Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Przed nami świat według kina o moich urodzinkach. Przede wszystkim, na początku, chciałbym podziękować wszystkim, którzy składali mi życzenia, czy to w komentarzach, czy w prywatnych wiadomościach na YouTubie, czy w prywatnych wiadomościach na Facebooku, czy na Twitterze, czy w postach, czy w komentarzach na Facebooku. Po prostu tych życzeń była cała masa. Chyba przez moje 26 lat życia nie zebrałam jeszcze nigdy tyle życzeń. I nie ukrywam, że robiło mi się bardzo, bardzo miło i bardzo tak cieplutko na serduszku. Nie jestem w stanie odpisać każdemu, ale właśnie z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim. Po prostu mistrzostwem świata były te urodziny, powiem wam szczerze. No tak. Najważniejsza osoba przyszła. No. Jasno, oni znowu nie będą mnie słuchać, tylko patrzeć na ciebie. Dzięki, kropa. Co ja mam z tym kotem? Po prostu masakra. No, ale misiaczki moje drogie, kochane. Ja trochę sobie tak wam opowiem, jak to wszystko, że tak powiem, przebiegało, bo w sobotę zaczął się live z Euro Truck Simulatora. Gdyż dostałam, tudzież kupiłam sobie sama, ale dostałam kasę z przeznaczeniem, kupiłam sobie kierownicę do komputera. Motyw był taki, że moja babcia powiedziała, że ona da mi kasę na prezent, o ile ja ten prezent kupię. W sensie kupię coś takiego, żebym miała, żeby to po prostu ta cała kasa nie poszła gdzieś na jakieś takie rzeczy, wiecie, związane z domem, czy jakieś tam, nie wiem, na cokolwiek. W sensie, żebym kupiła sobie coś, co będzie u mnie stało i o czym ja będę pamiętać. I myślałam dość długo, aż wpadłam na pomysł, że kurczę, mogłam sobie kupić w końcu kierownicę. Więc pojechałam do babki, przedstawiam jej pomysł został zaakceptowany, więc tą kierownicę sobie mogłam kupić jako prezent od babci. Fajny prezent od babci, nie? Też tak myślę. Tak. I słuchajcie, zaczęłam tego live'a i myślałam, że on się tak skończy po godzinie dwóch. Była taka zarąbista zabawa, tak się fajnie siedziało, tak się fajnie z wami gadało, że live się ogólnie skończył dopiero przed godziną pierwszą w nocy. Zdążyliście mi złożyć życzenia, zdążyłam ja wam śpiewać na live'ie. Archiwum jest na hitboxie niestety. Także jak ktoś będzie chciał i będzie uparty, to sobie znajdzie ten moment. I słuchajcie, było naprawdę, kurde, super. Dzięki, Tabi. Dzięki za tło. Dziękuję. Tylko futrzak póki coś śpi grzecznie na parapecie. No, ale ogólnie było super, tyle że zrobiłam sobie spory minus w Euro Truck Simulatorze, więc po live'ie postanowiłam jeszcze trochę pograć. Około godziny 3 w nocy wparował do mnie kumpel z piwkami i tak ogólnie ja jeździłam i sobie gadaliśmy i piliśmy do godziny chyba 5 nad ranem. A wczoraj się obudziłam o godzinie 9 rano z nieznanych dla mnie powodów i nie mogłam już zasnąć, więc myślałam, że trafi mnie szlak, bo byłam strasznie zmęczona. Ale spoko, poszłam sobie do cioci na obiad, cioci zrobiła bardzo dobry obiadek. Dorzuciła się, wiadomo, bo to chrzestny, znaczy wujek się dorzucił jako prezent oczywiście, tak, bo to jakby, no właśnie, chrzestny. Ale i tak, słuchajcie, chrzestny, ja mam 26 lat i tak dostaję od niego kasę na urodziny. To trzeba to docenić, bo mam wrażenie, że nie każdy tak ma, przynajmniej wielu z moich znajomych tak nie ma. Także dostałam od niego tą kasę, słuchajcie, przyszłam do domu, zadzwonił do mnie Alan Niebezpieczny. Słuchajcie, zadzwonił do mnie Alan ogólnie tak z życzeniami. Jak zaczęliśmy gadać, to wyszły takie dzikie akcje, że ja nawet nie chcę o tym myśleć, ale mam wrażenie, że na mandarynki, pomarańcze i brzoskwinie już nigdy w życiu nie spojrzę tak samo. Także słuchajcie, uśmiałam się co nie miara. W międzyczasie jeszcze oczywiście dzwoni moja siostra. Czy po rozmowie z Alanem dzwoni moja siostra, Justynka. No i wiadomo, słuchaj, bo są dzisiaj twoje urodziny, to chcielibyśmy zabrać cię na lody.
Moja siostrzenica oczywiście, chodź. Nie możesz nie iść, no chodź. Dobra, młoda, spoko, pójdę. Wychilluj, nie? Słuchajcie, poszliśmy na te lody do Carmelito, bo jeżeli chodzimy na lody, to właśnie tam. To jest taki, to jest chyba sieciówka jakaś taka częstochowska. A może i nie tylko częstochowska, nie wiem, powiem szczerze. Mają naprawdę zarąbiste lody. No i słuchajcie, poszliśmy, no ale że to niedziela, że była godzina tam 16, no to wiadomo, że no, ludzi tam w ciul. Słuchajcie, była jedna wolna loża w takim miejscu, gdzie no, są dwie loże naprzeciwko siebie, nie? No i słuchajcie, siadamy i pierwsze co słyszę z tej loży drugiej, w której siedziała jakaś tam rodzina z młodymi chłopcami, słyszę od nich: cześć Kina! Serdecznie pozdrawiam, zresztą zrobiłam zdjęcie tych lodów, które dostałam i chłopak, który siedział właśnie w loży naprzeciwko, tam znalazł swoją rękę na tym zdjęciu i to nawet skomentował i faktem tak, to była jego ręka. Ale słuchajcie, jak moja rodzina słyszy cześć Kina, no to im się włącza troll mode. Czyli na zasadzie, jak najbardziej możemy narobić ci siary. Więc moja siostrzenica zaczęła sobie targać serwetki, stały kwiatki w takim w wazonie, nie? Więc wyciągnęła tego kwiatka, dała mi tego kwiatka. Siostrzenica też wyciągnęła, dała mi drugiego. Siara, jak ja pieprzę. No, z tym jakieś teksty takie szły, że słuchajcie, siara na maksa, nie? No i mówimy, dobra, no co tam zamawiamy, nie? Ja tutaj, no jestem, wiem, co sobie zamów, co chcesz, ja stawiam, nie? No to ja, dobra, czekaj, co tu jest najdroższe, nie? A nie, słuchajcie, zamówiłem sobie pucharek lodów, trzy gałki lodów, grobita śmietana, banany. Z myślą o Huśku. Nie, ostatnio mam jakąś fazę na banany. Może to wina Huśka. Naprawdę, muszę z nim na ten temat porozmawiać. No, ale naprawdę postanowiłam sobie ten jeden raz w roku zaszaleć i w sensie zjeść takie naprawdę fajne lody, dobre i się z tym nie zastanawiać się w ogóle nad tym wcale, a wcale, nie? Oni też tam sobie coś pozamawiali, to czy moja patina na leśniki, oni tam też jakieś sałatki owocowe z lodami i tak dalej. No, także ogólnie, słuchajcie, przyszły te lody, no i mówimy, no to trzeba jakieś selfie, czy szczególnie jakieś zdjęcie z tym pucharkiem lodów. No i moja strzelnica wzięła mój telefon, no i tam te zdjęcia strzela. Ja tak patrzę na te zdjęcia, mówię, kuźwa, jakoś tak krzywo wyszłam. Słuchajcie, myślałam, że jebnę, jak moja 10-letnia siostrzenica spojrzała mi w oczy i rzuciła tekstem: no wiesz, są rzeczy, których już nie zmienisz. Wy kurwa, ty mały trolu, zaraz cię złapię na wszasz i wypieprzę stamtąd po prostu. Leżeliśmy, słuchajcie, leżeliśmy. Ona czasem ma takie teksty. No po prostu mówię, kurwa, i się tak zastanawiam, po kim ona to ma. I tak z drugiej strony wystarczyło spojrzeć w lustro, żeby się dowiedzieć, po kim ona jest takim trolem, ale no nie, słuchajcie, w takim momencie, jak ja naprawdę siedziałam nad tymi zdjęciami, tak kurwa kminie, jakby to, co by tutaj wykombinować, ten tekst Patty, no po prostu zmiażdżył system, nie, ja byłam całkiem rozjebana, także nie, spoko. Słuchajcie, ogólnie to oni stwierdzili, że tam zamawiamy jeszcze to, tamto, sramto, wamto. Wyszło na to, że prawie się stamtąd wytoczyliśmy, bo jeszcze baciatce zjedliśmy, małem zarąbiste. Ale oni sobie jeszcze wymyślili, że wezmą sobie sałatkę na pół. Słuchajcie, ich pół sałatki to było jak taka cała sałatka gdziekolwiek indziej. Więc jeszcze tym się trzeba było podzielić, no po prostu masakra. Także naprawdę, no... Takie urodziny, fest urodziny miałam, nie? Ale coś my się uśmiali i co mi wstydu narobili. Wstydu, oczywiście z tego pizgam, bo to... Ale no naprawdę, to jest tylko takie, jak słyszą Kina od kogokolwiek innego, to troll mode, po prostu troll mode, on. Taka, wiecie, taka piu, lampeczka mi się zapala nad główką, no po prostu to jest niesamowite. Ale cóż, jak widać, cała moja rodzina to trolle, no nic na to nie poradzę. Masakra, to była masakra. No, a słuchajcie, wracając do domu, to mówię, kurczę, to jeszcze muszę podjechać do Tesco.
po prostu zrobić jakieś tam zakupy. No i wsiadłam w samochód, pojechałam do tego Tesco. Słuchajcie, teraz obok Tesco nam zrobili takie przejazdy, rozjazdy, co by tam świateł nie było, co by się w korkach godzinę nie stało, bo tam się naprawdę czasem w korkach stało bardzo długo. No i dobra, słuchajcie, jechałam tam pierwszy raz, bo oni ten most otworzyli no parę dni temu, no, bo nawet Bednarek na otwarciu tego mostu śpiewał. Nie pytajcie mnie, dlaczego Bednarek się tak zdziadział, nie wiem. No ale słuchajcie, jadę, no i kurwa do Tesco zawsze było w prawo, mam jakiś zjazd w prawo. Dobra, no to jadę tym zjazdem w prawo. Szkoda, że jak tam jest takie skrzyżowanie, nie? Jechałam powiedzmy z tej strony, to wylądowałam tutaj. A Tesco jest tutaj. Więc tak mówię, kurwa. No i dobra, no to dawaj, zawracam, zjeżdżam tam sobie. Mówię, kurwa, jak ja stamtąd wyjadę? Jak jest stamtąd wyjazd, nie? Żeby to był dzień, to bym miała okazję to zobaczyć. Ale tam, kurwa, zimno jak w dupie. No dobra, słuchajcie, zrobiłam zakupy w tym Tesco. Wiedziałam, że otworzyli nowy most w troszeczkę inną stronę, a mówię, dobra, no stamtąd gdzieś pewnie zjazd na trasę zrobili. Dobra, no to jedziemy. Jadę tym nowym mostem. Mówię, no muszę się kierować w prawo, więc skręcam sobie w prawo. Słuchajcie, jadę. Kurwa, cimnek w dupie, mgła. Z jednej strony stare, rozwalone kamienice, a z drugiej strony krzaki. No kurwa, jak mnie ktoś zamorduje w urodziny, to będzie ciekawie. Jeszcze oczywiście jadę, szukam skrętu w lewo, w prawo, tak, w lewo. Szukam skrętu w prawo, wszystkie kurwa skrzyżowania w lewo, nie? Przedjeżdżam do jakiegoś skrzyżowania, gdzie mogę skręcić w prawo, a tam znaczek objazd w lewo. Ja takiego objazdu. Pojechałam w prawo, dobrze pojechałam. Wypadłam w ogóle w miejscu, w którym się nie spodziewałam wypaść. Natomiast udało mi się jakoś tak dojechać, ale no, stwierdziłam, że dopóki nie ogarnę tego skrzyżowania, to mam w dupie jazdę do Tesco, nie mam wracać z takim kółeczkiem. Także słuchajcie, wpadam do domu, taka totalnie zmachana. Tu mnie wołają już na TS, a tu mi Wojtek mówi, że któryś tam na TS-ie też mam być. Więc ja siadam, ogarniam wszystko. I ostatnio jestem strasznie zabiegana, bo non stop coś się dzieje. Przez ostatni tydzień ja naprawdę momentami nie wiedziałam, jak się nazywam. Cały czas właśnie jakiś zapierdziel. Ja sobie tutaj już ładnie długo gadam. No oczywiście, że tak, dzisiejszy vlog będzie długi, sorry. No. Także to się wszystko działo. Masakra. No, my ogólnie siedzieliśmy wieczorem, no i Wojtek mnie tam woła na TS-a. Jak już siedziałam tam na jednym TS-ie, ale że był limit miejsc, no to poszliśmy na drugiego. Nawet nie zwróciłam uwagi, ile osób na tym TS-ie jest, dlaczego te osoby są. Bo pewnie Wojtek chce po prostu złożyć mi życzenia. Nagle na tego TS-a zwaliła się ekipa i dostałam linka. Powiem szczerze, się nie spodziewałam. Większość osób myślała, że się będę spodziewać, się nie spodziewałam. I życzenia, które możecie obejrzeć u Wojtka na kanale, jeśli jeszcze nie widzieliście. Dzięki, kurwa, sąsiad za wiercenie. Nie, słuchajcie, co się uśmiałam, co... No, po prostu super, nie? To jest sam początek z tym szpakiem. Mówię, nie, Wojtek, proszę, no co, Wojtek? No nie. I słuchajcie, już beka, Balin, który po prostu odpierdzielił. No, Młotka spełniła moje życzenia, Magdy życzenia, w ogóle kosmos. Wizu sobie zdar gardło, Marchewek w drodze na PGA mi życzenia nagrywał. Czarno-biały też tam coś, no po prostu, kurwa. Ja pieprzę, no masakra pod tym względem, naprawdę mnie rozwalili. Jeszcze dodatkowo dostałem informację, że prezent właściwy i tu powiem szczerze, mnie bardzo zdziwili, bo postanowili się zrzucić i dostałem informację, że dostanę prezent 13 listopada. Ja powiem szczerze, tak patrzę na kalendarz, kurwa, no nic nie ma 13, co jest? Oczywiście Kinusia nie pamięta, kiedy są dane premiery, nawet jeżeli na jakąś premierę czeka i słuchajcie, dostanę nowy dodatek do WoWa i prepaida. Także zniknę z YouTube'ów na jakiś czas. Nie, myślę, że jakoś się tak doogarnia to wszystko. Natomiast nie. Fajnie. I słuchajcie, ogólnie prezenty w tym roku po prostu przerosły moje najśmielsze oczekiwania.
Nie ze względu na to, ile kasy na to ludzi poszło, bo poszło kasy w ciul, ale no słuchajcie, dostałam po prostu tak trafione prezenty. Każdy jeden sprawił mi taką radość i no to w ogóle no, to ciężko jest mi to opisać, tak? Jakby nie patrzeć. Dostałam kutacha, dostałam tamagotchi, dostałam kapciuszki, kutaciuszki, dostałam masę książek. Dodatkowo jeszcze dzisiaj mi przyszła kolekcja 9 książek Agaty Christie od Magdy, za co jej bardzo serdecznie jest kutaczka, pociągnę w kopa, wie gdzie, bo po prostu, no już jedną książkę od niej dostałem, dostałam od niej grę, zrzuca się i jeszcze kupiłam kolekcję 9 książek, które nie powiem, wyglądają zajebiście i w końcu mnie zmotywowały do zrobienia sobie porządku na półce z książkami. Wiecie, książki, cała kolekcja niezgodnej, po prostu, jakby nie patrzeć, Legend of Grimrock 2, w którego zagrywam się totalnie i myślę, że zastanawiam się nad zrobieniem z niego serii, jak już go skończę, przejdę i no wtedy dopiero ocenię, czy warto, ale póki co myślę, że warto, więc możecie się gdzieś tam tego w przyszłości spodziewać. Ogólnie masa rzeczy. Wiem, że jeszcze do mnie idzie paczka od Kamilo, Michała i Paulinki, czyli od trójki moich widzów, z czego dwójka była na spotkaniu w Częstochowie, a jeden jest u mnie moderatorem na live'ach. Wiem, że jeszcze dostałem się jakąś informację, że ktoś mi paczkomatem też paczkę wysłał. Także no słuchajcie, kręci się, cały czas się dzieje, ja po prostu, no i oczywiście Hugo od Balina i list i w ogóle, no wszystko. Słuchajcie, dostałam naprawdę, mam nadzieję, że nikogo nie pominam, jak już kogoś pominam, się kurwa zaszczelę, ale słuchajcie, dostałam masę takich prezentów, tak naprawdę nie patrzę nawet pod wzgląd materialny tego w żaden sposób, tylko takich prezentów naprawdę trafionych, prezentów, które naprawdę sprawiły mi radość. No już wcześniejszy w ogóle prezent od Wojtka w postaci albumu i różdżki, nie? No to też było przecież na wcześniejsze urodziny. Dostałam tego w ciul, naprawdę w ciul. I jak mówię, no rzeczy, które no gdzieś tam mnie dotknęły wewnętrznie, więc myślę, że będę te urodziny pamiętać na długo, długo i powiem wam szczerze, że sama sobie zazdroszczę takich przyjaciół i sama sobie zazdroszczę takich fajnych widzów, bo naprawdę te urodziny były wyjątkowe i były wyjątkowe dzięki moim przyjaciołom, dzięki mojej rodzinie i dzięki wam. Także bardzo serdecznie wam dziękuję i to tyle na dzisiaj. Dzisiaj już filmików żadnych innych nie będzie. Może postaram się zrobić jakiegoś live'a wieczorem, natomiast nie mam nic, totalnie nic nagrane na ten tydzień ze względu na ten zapierdziel ostatni i ze względu na to, że mnie praktycznie cały weekend nie było. Więc muszę to troszeczkę ponadrabiać, postaram się, żeby coś się pojawiło jutro i jeżeli zdążę, to jeszcze zrobię jakiegoś live'a ja. A jeżeli nie będzie, to i tak wiem, że większość z was zrozumie, więc spoko. Zobaczmy, jak będę się wyrabiać czasowo. W ogóle, słuchajcie, jeszcze wam... tak. Chciałam tylko powiem, że dzisiaj rano obudził mnie głos Młotki, bo siedziałem wczoraj na TS-ie. Młotka, idąc spać, po prostu dołożyła słuchawki. Ja sobie wyciszyłam mikrofon. Młotka swojego nie wyciszyła, więc jak wstała rano, nawet nie wiedziała o tym, że jest na Teamspeaku i zaczęła z kimś z pracy gadać i obudziło mnie jej gadanie o jakichś tam rzeczorach no nawet nie wiem, o czym ona gadała, ale mnie tylko to obudziło. Słuchajcie, nawet nie miałam siły wstać do stacjonarki, więc odpaliłam Skype'a na laptopie i tylko napisałam: weź się wycisz, ja chcę spać. Oczywiście co? Młotka się wyciszyła, kładę się, przysypiam, wiertarka. Sąsiadów. Mówię, skończyli. Kładę się, przysypiam. Dzwoni do mnie ciocia, że jej się gra, krasnoludki jej się zacięły. I muszę przyjść jej pomóc to naprawić, jak będę miała czas. Mówię, dobrze, ciociu, przyjdę. Właśnie zaraz się do niej wybieram, jeszcze muszę poskoczyć na pocztę po obiad i w 500 różnych innych miejsc. Po czym już się kładłam, dzwonek do klatki. Przynieśli mi rachunek. Dobra, spoko. Za neta zresztą. Spoko. Kładę się znowu spać, znowu wiercą. Kładę się znowu, jak skończyli wiercić i co? I paczka z książkami od Magdy. Dobra, wstaję. Już po prostu wstaję, dajcie mi święty spokój. Naprawdę chciałam sobie wczorajszy dzień odespać. No ale cóż, nie do końca było mi dane, aczkolwiek i tak się zwlokłam z łóżka o 13.
Dobra, miciaczki, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że jakoś obejrzeliście to do końca. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam Was, kina, trzymajcie się. Cześć!